Jesteśmy w domu księdza biskupa ordynariusza Jana Piotrowskiego. 17 stycznia tego roku, 2017 roku, w Kielcach odbędą się 20 ogólnopolskie obchody Dnia Judaizmu. Wiemy, że chciał tego Jan Paweł II dla Kościoła w Polsce i są to obchody, które są przewidziane przede wszystkim dla katolików. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich wiernych naszej diecezji i wszystkich ludzi dobrej woli. Przede wszystkim Pan Bóg nas wszystkich zaprasza do dialogu i modlitwy. To są te dwie ścieżki, które prowadzą nas do prawdy obiektywnej, która jest w Bogu. I taki też jest sens tych dni, jakie Episkopat Polski zaproponował, wpisał do swojego kalendarza już od 20 lat. I myślę, że ten wymiar modlitewny ukazuje też całą prawdę o człowieku, który poprzez Boga chce też sięgać do człowieka, do jego ludzkich, życiowych spraw, wydarzeń, a dialog zawsze dokonuje się też w pewnej miłości i szacunku. Dlatego też ten Dzień Judaizmu w Polsce obchodzony w naszym mieście poprzedzony będzie też najświętszą ofiarą. Będę się modlił w tych wszystkich intencjach w Bazylice Katedralnej w najbliższą niedzielę 15 stycznia. Wiemy, że sam dzień to przede wszystkim 17 stycznia, Dzień Obchodów. Rozpocznie się on od konferencji prasowej w Urzędzie Miasta, potem o godzinie 10:30 będą dwie stacje modlitewne w intencji tych, którzy ratowali Żydów, ale także Żydów pomordowanych. Potem będzie wykład rabina Abrahama Skórki w auli Wyższego Seminarium Duchownego, ale centralnym punktem jest nabożeństwo biblijne o godzinie 16:30. Myślę, że warto, żeby wejść w logikę tego dnia i tematu zaczerpniętego z księgi proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja dałem się uwieść. Rzeczywiście w ogóle człowiek ma taką pewną zdolność niesłuchania Pana Boga, zatwardzania własnego serca. To może się wyrazić w obojętności religijnej każdej grupy wyznaniowej, bo na słuchanie głosu Pana Boga nikt nie ma monopolu. Człowiek bywa rzeczywiście w pewien sposób tą materią bardzo oporną i dlatego potrzeba też tego wspólnego słuchania, wczytywania się w przesłanie w Boże Słowo. Jest wiele wydarzeń przewidzianych na dzień 17 stycznia, ale jednocześnie bardzo ważnym jest nabożeństwo w katedrze, nabożeństwo Słowa Bożego z pewną obrzędowością, z czytaniem Bożego Słowa, zapaleniem menory, odczytaniem Ewangelii i modlitwy w tych wszystkich intencjach, które nas mają łączyć, a nigdy dzielić. Bo tam, gdzie Bóg jest obecny ze swoją miłością, tam człowiek musi poddać się temu działaniu, żeby szukać właśnie tej wspólnej drogi. A to jest nasza wspólna droga zarówno tych braci, którzy są naszymi starszymi braćmi w wierze, jak i tych, którzy przyjęli prawdę o Jezusie Chrystusie jako Odkupicielu człowieka. My chrześcijanie więc, słuchając tych słów Starego Testamentu, uwiodłeś mnie, Panie, a ja dałem się uwieść, chcemy się dać uwieść, słuchając Starego Testamentu, Bogu, który do nas przemówił w Jezusie Chrystusie. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże i niech te słowa proroka Jeremiasza będą i moim apelem i niech dotrą do każdego serca, do każdego człowieka, który kieruje się dobrą wolą i pięknem relacji międzyosobowych. Szczęść Boże.